Cześć. W tym filmie zaprezentuję automatyczny ściągacz izolacji z przewodów, który zdejmuje izolację z przewodów o przekroju od 0,2 do 6 mm kwadratowych. Na początku zajmiemy się przewodem typu linka, a następnie przewodem typu drut. Dodatkowo w tym urządzeniu mamy obcinak, dzięki czemu możemy równo przyciąć przewody. Zanim zaczniemy zdejmować izolację, wystarczy nacisnąć i już mamy równo przycięte przewody. Możemy bez problemu zdjąć izolację z trzech przewodów jednocześnie. Teraz przytniemy przewód instalacyjny 3 x 1,5 m2 płaski za pomocą obcinaka. Trzeba użyć tutaj większej siły, ale bez problemu możemy przyciąć taki przewód. W tym miejscu zdejmiemy izolację, a w zasadzie osłonę zewnętrzną, czyli powłokę, z przewodu płaskiego, który mieści się w ściągacz izolacji. Przewód płaski 2,5 m2 mógłby już tutaj nam nie wejść. Jak widać, izolacja żył nie została w żaden sposób uszkodzona. Spójrzmy jeszcze raz. Dociskam przewód, następnie naciskam i zewnętrzna powłoka przewodu wielożyłowego jest zdjęta. I co najważniejsze, izolacja żył nie jest w żadnym stopniu naderwana. Za pomocą ogranicznika długości zdejmowania izolacji możemy dokładnie ustalić, ile izolacji będziemy zdejmować. Jak widzicie, jest to bardzo precyzyjne. Dodatkowo, gdy potrzeba, możemy przyciąć żyły przewodów. I cała praca wygląda bardzo profesjonalnie. Dodatkowo, za pomocą automatycznego ściągacza izolacji możemy zaciskać płaskie wtyczki na przewody typu linka, dzięki czemu będzie to bardzo przydatne przy różnych instalacjach elektrycznych, na przykład samochodowych lub też innych. Wystarczy zdjąć izolację, skręcić żyły i zacisnąć płaską tulejkę na przewodzie kilkukrotnie. Jak widać, wszystko trzyma nam się dobrze, a połączenie w tym momencie będzie bardzo precyzyjne. Inna opcja to zaciśnięcie końcówki żyły, czyli tulejki, na przewodzie. Obrabiamy końcówkę przewodu, skręcamy żyłki, nakładamy końcówkę i korzystamy z zacisku od 0,5 do 1 mm2. Kilkukrotnie dociskamy i gotowe. Jak widzicie, jest to bardzo przydatne urządzenie. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!